Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Księga Izajasza 53, werset 3 i werset 7. Raz po raz słychać na świecie o akcjach wściekłych grup wandali, zadymiarzy lub kiboli, którzy idą przez miasta i szalejąc niszczą sklepy, podpalają auta, plądrują, grabią i czynią wiele innych złych rzeczy. Bywa też niejednokrotnie i tak, że lokalne strajki przeistaczają się w szalejący tłum. Tak, lud może nagle przeistoczyć się w bestię nieznającą granic, niczym ogień. Friedrich Schiller opisał niszczącą moc ognia w pieśni o dzwonie. Biada, gdy pozostawiony sobie rośnie bez sprzeciwu i sunie poprzez zaludnione uliczki, niszczy i plądruje nieokiełznany pożar. Najstraszniejszy ogień nienawiści i wściekłości przeżyła ludzkość około 2000 lat temu, gdy doszło do wzburzenia ludu w Jerozolimie. Ludzie, którzy krótko wcześniej chcieli wywyższyć Jezusa z Nazaretu i uczynić go królem nad Izraelem, nagle zmienili swoje oblicze i krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj go, a ich krzyki wzmagały się. Ewangelia Łukasza 23, 21, 23. Można by zapytać, czy to przywódcy religijni chcieli usunąć Jezusa Chrystusa Pana? Jak najbardziej tak. Byli również inni, którzy tego chcieli. Cały lud, który zażądał uwolnienia zabójcy zamiast Syna Bożego. Zakrzyknęli więc wszyscy razem tymi słowy: strać tego, a wypuść nam Barabasza. Łukasza 23, 18. Czy tylko Żydzi pragnęli jego zguby? Tak, ale i Rzymianie podnieśli na niego rękę, o czym czytamy w Ewangelii Marka 15, rozdział 15, werset. Matki i dzieci i ojcowie. Czy to żołnierze go męczyli i sponiewierali? Tak, jak najbardziej tak, ale byli też ojcowie, matki i dzieci, którzy podczas wielkanocnego spaceru przechodzili obok, bluźnili mu i potrząsali nad nim głowami, o czym czytamy m.in. w Ewangelii Marka 15, rozdział 29, werset. Rozważając te wydarzenia, widzimy, że ludzie wszystkich narodowości, w każdym wieku, każdej płci, każdej klasy społecznej, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, 23 werset. Odrzucili i ze swej natury wciąż odrzucają ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa Pana jako ratownika i Zbawiciela. Również i dzisiaj podnieśliby przeciwko Niemu zaciśnięte pięści. Jednak On chce i ma ku temu autorytet, aby w niedalekiej przyszłości przywrócić Boży porządek na tym pełnym niesprawiedliwości świecie, kiedy wróci tu na ziemię, aby rozpocząć nowe przymierze. I wtedy nowe przymierze się zacznie, gdy Pan Jezus powróci na ziemię po 7-letnim ucisku, 7 lat po pochwyceniu Kościoła do nieba. Razem z Kościołem wróci na ziemię, aby rozpocząć nowe przymierze. Obecnie wielu zastanawia się nad przyczynami złości i zawiści na świecie. Renomowane gazety, rząd, policja, wszyscy mówią o nieprawdopodobnej i dotąd nieznanej przemocy. Jednak Biblia mówi, że każdy człowiek z natury zdolny jest do najgorszych zbrodni. Przyznanie się do tego jest bardzo poniżające. Jednak Słowo Boże opowiada nam, co trzeba uczynić, aby nasza natura całkowicie się zmieniła, nie przez twarde zasady i reguły i ich mozolne spełnianie,
lecz przez pokutę wobec Boga i wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 21 werset. Nadszedł czas, aby każdy człowiek przyjął głęboko do serca to poselstwo. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. Księga Izajasza, 53 rozdział, 3 do 7 wersetu.